jedno patelniowe, główne danie dla całej rodziny, a nawet jeszcze można zabrać do pracy. Kasza pęczak ze skarbami natury i ziołami. Dodaję, słuchajcie, szybciutko boczniaki, kapary i suszone pomidory. Nie wiem, czy tutaj pokazać, żeby było widać, albo tu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kasza pęczak jest naprawdę wspaniała. Mega też zdrowa. I jak? Głodni? Dzień dobry. Dziś naturalna kuchnia po tych koktajlach pokrzywowych i takich daniach bardziej lekkostrawnych zaserwuję Wam takie danie obiadowe, ale też opcja jest taka, że można to danie zapakować sobie do pracy, można nawet o tej porze roku, kiedy jest bardzo ciepło, zjeść je, no oczywiście wcześniej przygotowane, na zimno. Ale ta opcja cieplejsza, nawet lekko podgrzana, jest zawsze dla mnie opcją przyjemniejszą. A będzie to, moi drodzy, kasza pęczak ze skarbami natury i ziołami. No bo wiecie, że ziółka i spółka to jest moc z tego, żeby o każdej porze roku wzmacniać naszą odporność, a kasze zawsze są bliskie memu sercu. Tym bardziej takie kasze, o których często zapominamy, bo wydaje mi się, że nawet kasza gryczana, którą kocham i o której też między innymi przygotowywaliśmy dla Was materiał filmowy i podawałam też przepis właśnie z użyciem, wspaniały przepis z użyciem kaszy gryczanej, niepalonej szczególnie, ale nawet ta kasza gryczana, kasza jaglana, wydaje mi się, że częściej jest używana, a kasza pęczak jest naprawdę wspaniała i mega też zdrowa. Źródło między innymi właśnie białka, magnezu, witamin z grupy B, błonnika, także jest super. Więc ja mam tą kaszę już przygotowaną, ugotowaną, no bo nie trzymałabym Was 20 minut, ale co dodajemy w pierwszej kolejności? To o, troszeczkę kuminu, jeśli chodzi o przyprawy, tu mam już resztki, na ten rozgrzany tłuszcz. W pierwszej kolejności oczywiście dwie łyżki takie solidne, nawet trzy na taką dużą patelnię, trzy łyżki masła klarowanego. Rozgrzewamy, dodajemy kumin i od razu, słuchajcie, tu mam pokrojonego, bo też to troszeczkę by potrwało, batata. Wielokrotnie Wam też mówiłam, że kocham bataty, kocham też nasze ziemniaki, ale kocham bataty, bo są jednymi ze zdrowszych skarbów natury, poleciały nawet w kosmos. Mają więcej, słuchajcie, beta-karotonu niż marchew, który to beta-karoton przekształca się w prowitaminę A, która walczy z wolnymi rodnikami, więc pamiętajcie o tych batatach, bo naprawdę warto. Niektórzy mówią, a one takie mdłe, nudne, sweet potatoes. Nie, naprawdę, jeżeli dodamy do nich, słuchajcie, pieprzu, ziół i tak dalej, będą smakować cudownie. Zanim, moi drodzy, dorzucę boczniaki, też jedne ze zdrowszych grzybów, no to co musi być? Musi być rozmaryn. O rozmarynie, o mój rozmarynie ukochany, taka solidna gałązka, słuchajcie, rwiemy, albo jak macie, ja mam tu przygotowane właśnie do pomocy nożyczki, to nawet lepiej jest tak po prostu ten domowy rozmaryn porwać i wrzucić. Materiały o rozmarynie też macie na YouTube, bo im się należą właśnie tym ziołom osobne, słuchajcie, rozdziały. Cały czas podsmażamy bataty. I oprócz tego, gdzieś tutaj miałam, ja właściwie, słuchajcie, do każdej w moim ukochanym słoiczku kolorowym dodaję tam, gdzie się da, czosnek niedźwiedzi, suszony czosnek niedźwiedzi. Teraz wiosną można go spotkać, ale on jest pod ochroną w wielu miejscach. Też zawsze mówię, niekoniecznie powinniśmy te zioła zbierać sami, jeżeli nie mamy wiedzy, dlatego że liście czosnku niedźwiedziego można łatwo pomylić z liśćmi konwali, więc no, lepiej tego nie robić, ale suszony czosnek, słuchajcie, do jajecznicy, do wszystkiego, do zup, do kanapek, wszędzie, gdzie się da, można używać, słuchajcie, cały okrągły rok i róbcie tak, bo czosnek niedźwiedzi ma mega, mega moc. Teraz już jest moment, kiedy dodaję, słuchajcie, szybciutko boczniaki, kroję wszyściutko. To też będzie takie danie, moi drodzy, no bez mięska, ale tutaj będą boczniaki, będą też orzechy włoskie, które się tutaj chwilę temu moczyły. Z myślą też o panach, bo często panowie, jak nie dostają mięska na talerzu, to mówią, że nie mogą się najeść, ale jeżeli jest kasza, źródło białka, jeżeli jest właśnie chociażby grzybek, grzybki, boczniaki, to już będzie na pewno bardziej treściwie, moi drodzy. Więc kroimy. Ja tylko dodam, że za chwilę pojawi się sól, pieprz, to zawsze. Jeszcze dodatkowo potrzebujemy cebulki,
Będą też kiełki, nie daruję Wam. Zobaczcie, jaką mam piękną kiełkownicę. Chciałam Wam pokazać właśnie, jak ważne jest, żeby otaczać się tą naturą, też jeśli chodzi o naczynia w miarę możliwości. Więc te dzbanki gliniane, te kiełkownice gliniane bardzo dobrze się sprawdzają. Nawet kaszę ugotowaną przerzuciłam właśnie do tego dzbanka glinianego. No może mogłam pokroić wcześniej te boczniaki i wtedy bym mniej nadawała nad tą patelnią. Ale kuchnia, moi drodzy, to jest takie miejsce, gdzie człowiek po prostu albo chrapie, tak jak Luna. Już wiecie, że po prostu nie gotuję bez mojej asystentki Luny. I ona oczywiście tutaj już w tym momencie śpi. Jeżeli poczujecie, że jest za mało tłuszczu, to ja nawet troszeczkę dodaję tak dla smaczku, słuchajcie, oliwy. Jak macie do wyboru boczniaki albo pieczarki, to idźcie w boczniaki, bo naprawdę nauka pokazała, że to są wyjątkowo wartościowe grzyby. Ja o nich pisałam chyba w trzeciej książce Naturalnie w kuchni z przepisami. Właśnie wspominałam o tym, że boczniaki mają niezwykły skład, ale też nawet działają antynowotworowo, więc nie chcę tutaj niczego zmarnować. Można też, moi drodzy, jeżeli lubicie rozmaryn, to troszeczkę nawet więcej tego rozmarynu dodać. To będzie taki solidny, smaczny farsz. Jak wolicie więcej na przykład batatów, to może być więcej batatów. Pamiętajcie, zawsze Wam powtarzam, kuchnia to nie jest laboratorium. Używajcie to, co ja robię tu, jak Wam o tych ziołach opowiadam, czy piszę w książkach Naturalnie, to tylko po to, żeby to była dla Was, słuchajcie, inspiracja. A Wy też po prostu komponujcie to tak, jak czujecie, jak Wam podpowiada Wasz organizm. Bo to jest niezwykle ważne, moi drodzy, że można słuchać różnych głów z YouTube'a, czy z telewizora, czy czytać w gazetach i tak dalej, ale niech to będzie po prostu dla Was inspiracja, a Wy jeszcze dokładajcie wszystko po prostu po swojemu. No ja po swojemu teraz dołożę jeszcze troszeczkę czosnku niedźwiedziego, bo nie byłabym sobą. W przypadku ziół to są też bardzo aktywne składniki, więc też ten umiar jest potrzebny, ale tu akurat odrobina jeszcze tego czosnku niedźwiedziego, jak najbardziej tak. Sól. Już, proszę bardzo, już teraz solimy i pieprz. Jak się pojawiają grzybki, to świeży, świeżo mielony pieprz też jest wspaniały. To pachnie. O, jedna uwaga, gdybyśmy to danie przygotowywali jesienią albo zimą, bo to jest takie danie, słuchajcie, przez cały okrągły rok, tak jak powiedziałam, kiedy jest ciepło, można je podawać po prostu przestudzone. Gdybyśmy je podawali zimą i pragnęlibyśmy, żeby ono podziałało bardziej rozgrzewająco, to możemy dodać jeszcze czosnku, który wiemy jest naturalnym antybiotykiem i na przykład nawet trochę chili. Wtedy będzie rozgrzewało nas jeszcze mocniej. A tymczasem właśnie czosnek niedźwiedzi o tej porze roku i ukochany mój też cały rok używany rozmaryn. Moi drodzy, tu mam pokrojoną cebulkę, więc wrzucam cebulkę, no bo nie łączę jej od samego początku z batatem i z boczniakami, bo ona się bardzo szybko zeszkli, więc dodaję ją po prostu nieco później. Proszę bardzo. Jaki to już jest farszyk. Wiecie co, tak naprawdę ten farsz byłby też wspaniały do każdego spaghetti. Z tym wszystkim, co tu się pojawi, zamiast kaszy możecie ten farsz użyć właśnie do spaghetti. O, coś czuję, że jeszcze troszeczkę soli by się tutaj przydało. Właśnie, jakieś cebulka i jeszcze odrobinę. Słuchajcie, nigdy nie żałujcie tłuszczu. Ja szczególnie jak dodaję zioła i cebulkę, to właśnie bazą jest masło kalorowane, ale troszeczkę dodaję tej oliwy, żeby po prostu tak, szczególnie, że nie smażę tego bardzo długo, ale tak, żeby po prostu poczuć ten aromat. Oliwa w połączeniu z ziołami, z rozmarynem, z cebulką, z czosnkiem, no to wiecie, że to już są takie klimaty, od razu mi tutaj pachnie krajami śródziemnomorskimi. O, i jeszcze kapary i suszone pomidory. Nie wiem, czy tutaj pokazać, żeby było widać, albo tu. Kapary i suszone pomidory wrzucamy, więc bazą jest właśnie ten farsz. Ja Wam tu na dole wszystko opiszę po kolei, co jest potrzebne. Tak staram się robić, bo to można nie zapamiętać, ale na dole w opisie tego odcinka będziecie mieć po prostu listę potrzebnych składników do przygotowania tego dania, a po kolei tutaj się pojawiają też takie odnośniki do rozmarynu czy do czosnku niedźwiedziego, jeżeli byście pragnęli kliknąć i na przykład dowiedzieć się nieco więcej o tych poszczególnych skarbach natury. Moi drodzy, orzechy włoskie, nasze wspaniałe polskie orzechy włoskie. Wcześniej namoczyłam je w ciepłej wodzie, nie używamy wrzątku, żeby nie skrzywdzić nienasyconych kwasów tłuszczowych. Aż sobie powiem, bo gdybyśmy pragnęli
dostarczyć naszemu organizmowi nienasyconych kwasów tłuszczowych, to 7 orzechów włoskich, super. I tu już pod koniec wrzucamy te orzechy włoskie, żeby one się nam tutaj już nie smażyły za długo, tylko tak do smaczku. I dodajemy kaszę pęczak. I właściwie, moi drodzy, to danie zaraz będzie gotowe, tylko zamieszamy to wszystko ze sobą razem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mnie to zachwyca, kasza w glinianym pojemniku. Troszeczkę tak wracam do czasów dzieciństwa dzięki temu. Mieszamy wszyściutko. Doprawiamy jeszcze solą, pieprzem. To zawsze każdy może zrobić już na swoim talerzu. Świetnie się sprawdza takie danie. Słuchajcie, wielokrotnie zabierałam do pracy i nawet jak było właśnie gorąco, to jadłam na przestudzone, ale to jest pożywne takie danie właśnie do termosu czy pudełka, bo mamy tu wszystko, słuchajcie. Mamy zioła, mamy składniki odżywcze, mamy białko, jak potrzebujemy siły i budulca mięśni, mamy orzechy, mamy nienasycone kwasy tłuszczowe, wszystko. Ale żeby mieć jeszcze więcej, bo wiecie, że jak zielono nam, to nam od razu zdrowo bardziej. Słuchajcie, zgaszę, żeby nie było bardziej słychać. Tu mamy, słuchajcie, naszą wspaniałą polską pietruszkę, więc na górę lecimy z pietruchą. Taki mam patent, słuchajcie, jedne nożyczki mam tylko kuchenne, mi to tak po prostu pomaga i szybciej jest. I też jest łatwiej w kuchni, bo rąk tak nie brudzę, bo jak kroimy tylko nożem, no to co chwilę te ręce, wiadomo, innym kolorze, w zależności od tego co. Pietrucha, bach. Słuchajcie, na to kiełki z mojej kiełkownicy glinianej, kiełki lucerny. Proszę bardzo, jeżeli będziecie mieli na przykład prażony słonecznik, można dodać prażony słonecznik. Jeżeli będziecie chcieli do smaku na przykład czerwonego pieprzu, odrobinę dodam. Jeżeli lubicie, bo też pamiętajcie o tym, że to kwestia smaku. Jeżeli lubicie inne nienasycone kwasy tłuszczowe lub inną oliwę, odrobinę oliwy truflowej. O, ja mam, słuchajcie, dostałam na bazarku wędzony ser kozi, kawałeczek kupiłam dla spróbowania, więc też tak na górę na przykład odrobinę tego sera wędzonego. Jak ktoś, kto nas ogląda, weganie, może być tofu. Jak tofu nie lubicie, to jakiś inny ser, parmezan, ser z nerkowców. Jak wam w duszy gra, pamiętajcie o tym, żeby po prostu gotować z najlepszymi emocjami i też dokładać to, czego pragnie wasz organizm, a on najlepiej wie, on jest waszym najlepszym doradcą, na co ma ochotę. Więc ponieważ ja kocham pieprz, to jeszcze odrobinę na koniec pieprzu i troszeczkę soli i na koniec jeszcze, jak już to jest chłodne, oliwa. Proszę bardzo. Jedno patelniowe, główne danie dla całej rodziny, a nawet jeszcze można zabrać do pracy. Ile myśmy nagrali, panie operatorze? Ile tu mamy czas? 13 minut. No dobra, trochę gdybym mniej gadała, to może by było 10. Najdłużej gotuje się kasza, słuchajcie. Kaszę ugotowałam wcześniej 20 minut, ale naprawdę warto, słuchajcie. Ku zdrowotności, życia, radości. Wasze zdrówko za chwilę zjemy, podjemy po prostu z najlepszymi emocjami, bo pamiętajcie, że trawienie rozpoczyna się na poziomie głowy, więc mamy nie tylko gotować, ale również zajadać z najlepszymi emocjami. Wszystkiego dobrego. Patrzę, czy nasza kamera tutaj, okapowa kamera, wszystko widzi. Całuję, do zobaczenia, pa, pa.